To dla mnie to Kord to był jeden z najciekawszych książek w tym roku. To był dla mnie dziwny. Język jest bardzo dziwny w wierszach. W ogóle nie. To w ogóle unikalny jakoś w porównaniu do innych książek. Tam drugie słowo, które pada w tym tomie, to jest słowo minimalizm i to już no, wskazuje jakby kierunek. Czasami te wiersze powodują, że pewne nasze oczekiwania są zderzane z tym, jak wiersz wygląda. Czasami jest tak, że w wierszach pojawiają się jakieś tezy, które są od razu zaprzeczane, prawda, w trakcie rozwijania się wiersza. Natomiast to zasadnicze poczucie jakby braku takiej przestrzeni, w ramach której ja mogę się z nią albo emocjonalnie, albo właśnie sytuacyjnie, albo jakoś intelektualnie zidentyfikować, jest takim tutaj dominującym doświadczeniem. Paradoksalnie jest to ciekawe, bo takiej poezji jeszcze nie ma. Dodatkowym elementem, z jednej strony komplikującym, a z drugiej strony ułatwiającym, czy sugerującym kierunek czytania, jest połączenie wierszy z fotografiami. Fotografia nie jest drugorzędna, jest istotą tomiku, to znaczy istotą na zasadzie jest rodzaj dialogu pomiędzy właśnie fotografią i poezją. Mam wrażenie, że poetka należy do zupełnie innej rzeczywistości niż ta, do której jestem przyzwyczajony. Znaczy jest trochę tak, jakby ktoś zszywał albo składał jakieś nie do końca pasujące do siebie zdania. Pokazują jakby życie codziennego z punktu widzenia intymnego. Intymnego nie pod kątem, to znaczy intymny jako wewnętrzny, określając po prostu to, co na zewnątrz nas jest.